Cześć! Dzisiejszy film powstał we współpracy z firmą Medel i będę w nim opowiadał o adapterze Audiostream, czyli opcjonalnym adapterze, który umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku z kompatybilnych urządzeń elektronicznych do procesora mowy RONDO 3. Adapter Audiostream był długo wyczekiwanym akcesorium dla wielu użytkowników RONDO3. Dlatego dzisiaj z radością przedstawiam go Wam. Zobaczcie, jakie jest to malutkie. W zestawie jest również bardzo fajne etui. Możecie przyczepić je sobie na przykład do kluczy. Jak zamontować adapter AudioStream? Jest to dziecinnie proste. Zobaczcie. Zdejmij procesor dźwięku z głowy. Otwórz osłonę gniazda. Podłącz adapter AudioStream do procesora mowy. W przypadku stosowania opcjonalnej nakładki adaptera nasuń nakładkę adaptera na krawędź procesora dźwięku do momentu zatrzaśnięcia. Aby przesyłać strumieniowo dźwięk bezpośrednio do procesora mowy za pośrednictwem adaptera AudioStream, musisz najpierw skonfigurować i sparować adapter z kompatybilnym urządzeniem. Zacznijmy od urządzenia z systemem operacyjnym iOS. Przed sparowaniem adaptera AudioStream z telefonem, pobierz najnowszą wersję aplikacji AudioKey 2. I włącz Bluetooth w swoim telefonie. Otwórz aplikację audioki 2, naciśnij menu w lewym górnym rogu i otwórz opcję łączności. Wybierz opcję Audio Stream, a następnie Konfiguracja. Jeśli masz jeden audio stream, wybierz stronę, po której go nosisz. Wybierz zarówno lewy, jak i prawy, jeśli używasz audio stream po obu stronach. Włącz procesor mowy RONDO 3 i kliknij dalej. Po pomyślnym sparowaniu naciśnij OK. Przed sparowaniem adaptera audio stream z telefonem. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Audio Key 2 i włącz Bluetooth w swoim telefonie. Otwórz aplikację Audio Key 2, naciśnij menu w lewym górnym rogu i otwórz opcję łączności. Wybierz opcję Audio stream, a następnie Konfiguracja. Jeśli masz jeden audio stream, wybierz stronę, po której go nosisz. Wybierz zarówno lewy, jak i prawy, jeśli używasz audio stream po obu stronach. Włącz procesor Mowy Rondo 3 i kliknij Dalej. Po pomyślnym sparowaniu naciśnij OK. Adapter Audio Stream jest kompatybilny z procesorem Mowy Rondo 3. Więcej na temat kompatybilnych urządzeń Apple i Android znajdziesz w linku w opisie pod filmem. Możesz bezpośrednio przesyłać strumieniowo dźwięk z kompatybilnego urządzenia do AudioStream, korzystając z Twojej ulubionej aplikacji muzycznej. Audiostream połączy się automatycznie, jeśli Twój procesor mowy RONDO 3 jest włączony, a telefon ma także włączoną funkcję Bluetooth. Teraz możesz rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki i rozmów telefonicznych bezpośrednio do procesora mowy. Teraz mogę słuchać swojej ulubionej muzyki, audiobooków czy podcastów. Adapter AudioStream może być również używany do rozmów telefonicznych i jako zdalny mikrofon ze smartfonem Apple. Pokazywałem te funkcjonalności w firmie o AudioStream dla Sonet 2. Link do filmu znajduje się także w opisie pod filmem. Dodatkowo możesz przesyłać strumieniowo dźwięk z urządzeń multimedialnych, takich jak Amazon Fire Cube lub Amazon Fire TV. Możesz też przesyłać strumieniowo, bimodalnie za pomocą aparatów słuchowych obsługujących technologię Ascha i kompatybilnych urządzeń mobilnych z systemem Android. Więcej informacji, takich jak środki ostrożności lub dane techniczne, możesz znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej firmy Medel. Adapter Audiostream zużywa około od 10 do 15% więcej baterii przy ciągłym przesyłaniu dźwięku. Mam nadzieję, że tak jak ja będziesz równie podekscytowany korzystaniem z tego super akcesorium. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach.